druga część kinowej wersji Ford Probe. Już nie turbo, bo turbo się kurwa zatarło i musieliśmy je wywalić. Ale tym razem Probe nie jest sam. Mamy mały support w razie, jakby miał wypierdolić korbę po tym, co mu dzisiaj zrobimy. A tym supportem jest legendarny, mocniejszy o 20 koni mechanicznych Mondeo MK1 16V Zetek. Ja! Jak doskonale widać, jest to wersja GIA, która jest doskonale wyposażona w zajebisty silnik o mocy 136 koni, który klepie o wiele mniej niż silnik w tym. O kurwa, nie zakręciłeś korka od oleju. Gdzie jest korka od oleju? Wygubiłeś go chyba. Silnik o mocy 136 koni. I tu powinien być napis Zetek, ale go nie ma, bo to jest biedna wersja. Co prawda jest to GIA, ale jest to biedna wersja. Ale tu jest napisane 2.0 litry 136 psy. Starzak z mojego BMW 32. Tak. To nie, panie, płyn do spryskiwaczy. To nie pasuje. To nie pasuje. Jak widać, wnętrze tego samochodu jest zajebiście wyposażone w poduszki powietrzne, odklejającą się tapicerkę, zajebiste miękkie fotele, podłokietnik z cup holderem, w którym chuja sobie można postawić, oraz wsteczny, w miejscu wstecznego, z cyckiem do pociągnięcia. Nie fabryczne radio, bo fabryczne było gówno warte. Oraz elektryczne lusterka, elektryczne cztery szyby, centralny zamek i chuj wie co jeszcze. Chciałem tu wsadzić zakrętkę od napoju, żeby to zatkać, a zakrętka wpadła do środka. Ta nakrętka tutaj tańczy. Daj gazu, może wyskoczyć. A czemu on nie ma odciny? W pociągu stoka panewka. Miller Milsia wlewasz? Wyciszy pracę silnika. Poza tym, że pluje wodą i śmierdzi jak z mojego BMW, jak była wyjebana uszczelka. Kiedy jest wyjebana uszczelka? Jej! Dzisiejszego dnia delikwent będzie miał robioną płukankę. Będziemy mu zmieniać olej. Ale nie jest to zwykły olej. Jest to olej najwyższej jakości. Kurwa, gdzieś go zgubiłem. Jest, mam. Dobrze. Także tak. Otwórz mi maskę, panie milordzie. Jeszcze musimy uzupełnić płyn chłodniczy. Gdzie jest płyn chłodniczy? Tu jest płyn chłodniczy. Nie pojeść. Lej to, Borygo. Oj, sucho. Suchutko. Ciekawe, jak UPG jest wywalone w Mondeo. Jakby zanieść to do Mondeo. Kurwa, ale się dymi z tego samochodu. Tam się nic nie zapaliło? Zasłoniłeś mi wszystko swoim baniakiem. Ale paruje z niego, jakby się coś zapaliło. Zobacz, ile tam wyżygał tego. A chuj, bo to wszystko po kolektorze wydechowym leci przecież. Mamy gaśnicę? Nie mamy. W probie jest gaśnica. Ej, ty kurwa. Geniuszu. Jest? Jest, dobrze. Lej do pełna. Tankuj. Zostaw tylko troszkę, żebym się mógł napić. O kurwa. Dobrze. A więc tak. Aby wykonać płukankę prawidłowo, trzeba odkręcić wlew od oleju. A teraz mój pomocnik poda nam płukankę. Płukanka jest to najwyższej jakości płukanka bardzo szanowanej motoryzacyjnej firmy. Odkręć płukankę. Jest jeszcze jakiś ten? Nie ma, pokaż jak to wygląda. Pachnie? Lejemy płukankę.
Mamy klucze, żeby odkręcić klucz od miski olejowej i spuścić olej? No. Mam. To dobrze. Dobrze, odpal bestię. Niech trochę przepłuka. Płynu hamulcowego nie ma, bo nie mamy hamulców. Oprócz ręcznego. Ty nie jeźdź tym lepiej, bo to nie ma hamulców. Jedno kółko wokół górki, żeby przepłukać silnik. Otwórz maskę. Teraz możemy sprawdzić bagnet. Bagnet jest tutaj. Bagnet mówi, że płukanka jest skończona. Potrzebny jest nam klucz 17. A w co my spuścimy olej? Nie wzięliśmy klucza do odkręcenia miski olejowej. Któż by się tego spodziewał? Jakie śmieszne efekty. Lej. Olej. W pełni syntetyczny olej najlepszej firmy. Pokaż olej. Jaki zimniutki. Kurwa, panie. Producent zapewnia 10 lat ochrony. Czego? Generalnie to drzewa przed kornikami, ale... Myślę, że pan Ewek też. Lej. Ja pierdolę, jaka emulsja. O chuj. Na dolewkę. Na dolewkę. Dobra, to będzie wielki test. Czy Ford złapie ciśnienie oleju, kurwa? Ej, jak myślisz? Złapie? Po HDS-ie i po tym? Kurwa, ciśnienie oleju! Zamknij mój maskę. Oj. Panewka. Kurwa, silnik zablokowało. On jeszcze zapoli. Spokojnie. Będziemy brać na pycha. O, jak to słodko wygląda. Czekaj. Dawaj. Thank you.
Dariuszu, myślisz, że zapali? Kurwa, impregnat jebany. Hades impregnat. Dawaj, lala! Tak, a miał ciśnienie oleju wzorowe. Koniec? Koniec? Co chcesz? Parę razy i zapoli.